Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Mieszkam w Polsce dość długo, czyli zawsze, i znowu mam takie wrażenie, że zakrzywia mi się czasoprzestrzeń. A takie wrażenie spowodowane jest tym, że nagle po przeszło półtora roku, od kiedy Jakub Korus i Renata Kim na łamach Dziusłika ujawnili. Proceder, jakim była działalność Kolegium Humanum, nie działo się nic, a teraz nagle okazuje się, że wystarczyło otworzyć garaż i wysypały się zarzuty i różne czynności śledczych, które zaowocowały tym, że pan rektor tejże uczelni ma bardzo poważne problemy. To wszystko, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest jedną z największych afer, a przede wszystkim jednym z najbardziej dosadnych obrazów państwa mafijnego, w którym żyliśmy przez ostatnie lata, bo gdyby nie ta uczelnia wielu nominatów partyjnych, nie mogłoby objąć stanowisk w spółkach, a potem płacić dobrowolnych haraczy na Partie. Tak to wyglądało przez lata i pewnie by wyglądało dalej, gdyby nie to, że mamy teraz zmianę władzy i dlatego posypały się zarzuty, a Jakub Korus, który jest moim dzisiejszym gościem, Cześć, dzień dobry. dziennikarz Newsweeka i autor tekstów o Kolegium Humanum razem z Renatą Kim, może wreszcie poczuć to, co jest w naszym zawodzie bardzo ważne, czyli pewną sprawczość, bo drodzy Państwo, przez lata wiele tekstów i tematów robiliśmy jako media z takim poczuciem walenia głową w mur i ten mur nagle okazał się sypać. Kuba. Nie będziemy udawać, że się nie lubimy, bardzo Cię cenię, jesteś jednym z najlepszych dziennikarzy młodszych ode mnie. bardzo, w... choć niewiele. W choć niewiele, czym, niewiele młodszych. W związku z czym chcę, żebyś opowiedział o tym, czym było w ogóle Kolegium Humanum i dlaczego gdybyśmy mieli wybierać literki, które sponsorują dzisiejsze wydanie podejrzanych polityków ekstra, to musielibyśmy mówić o literkach MB i A. Zdecydowanie tak. To znaczy, ja w ogóle, kiedy przygotowywaliśmy ten materiał, no to długo długo się oczywiście zastanawiałem, mając tę świadomość, o której ty powiedziałeś, że wiele tematów robimy i one wpadają do studni, nie? I nic już się z nimi nie dzieje. Myślałem sobie, jak tu, jak nadać chwytliwy tytuł temu, temu wszystkiemu, co się tam działo. I wymyśliłem taki tytuł, który potem poszedł w papierze, bo jak wiadomo, w papierze ciągle te takie jakieś tam gry z czytelnikiem jeszcze zostały. E, I nazwałem Kolegium Humanom Szkołą Główną Spółek Skarbu Państwa. E, Ponieważ było tak, system był dosyć prosty. Odpowiem, opowiem od, od początku, w razie czego będziemy wchodzić w niuanse, bo nie chcę też naszych słuchaczy jakoś bardzo zanudzać, ale wcześniej, żeby dostać się do zarządów spółek Skarbu Państwa, trzeba, miało, trzeba było mieć określone kwalifikacje. To znaczy wiemy oczywiście, jak z tymi kwalifikacjami było, ale były jakieś zasady, typu znany egzamin na przykład, który zresztą jest dosyć trudny, dobre wykształcenie tak itd., itd. I co się dzieje? Nagle w 2016, a właściwie w styczniu 2017 roku Prawo się zmienia. I do tych opcji, które pozwalają wejść do spółek skarbu państwa, dodaje, zostan, zostaje dostan, dodany dyplom MBA, czyli Master Business of Administration. Ehm, I nagle okazuje się, że gdzieś tam na, yy, w Warszawie pojawia się uczelnia, która w bardzo prosty sposób takie dyplomy oferuje. No, i to było właśnie kolegium humanum, rektora Pawła C. Pawła C, który oczywiście jest bardzo trudny do zidentyfikowania, ale będziemy też rozmawiali o rodzinie czarneckiej, która ma ciekawy udział w, w tym wszystkim, chociaż teoretycznie nie jest z panem C spokrewniona, więc pan rektor C jest tutaj fundamentalną osobą, ale chciałbym, żebyśmy od początku mieli gdzieś z tyłu głowy, że rozmawiamy o takim pomyśle na to, jak osoby bez żadnych kompetencji, żadnych pod względem tego, czym miałyby się zajmować, wchodzą do spółek i miejsc tam, gdzie bez takiego wykształcenia e, nigdy by się nie znalazły, a można domniemywać, że no nie specjalnie dużo pracy intelektualnej yy, i wiedzy w międzyczasie zdobyli, żeby ten dyplom uzyskać. Czy tak, tak jest? Tak, dokładnie tak. No bo pamiętajmy, pamiętajmy, bo w ogóle taki kontekst polityczny jest ważny. To znaczy, pamiętajmy, że 2015, potem 2016 rok to jest rok tak zwanych Misiewiczów. Pamiętają Państwo, latają listy z tymi Misiewiczami. No to Widać... powiedzmy, czyli nie... Misiewiczowie od tego znanego asystenta, który nie wiadomo, czy w końcu udało mu się wykształcić, nie zrobić, bo w międzyczasie już kryminał zahaczył, producentem alkoholu został i tak dalej. Podobno w Wiedniu siedzi teraz w bo... ogóle. Gdzie on nie siedzi? Bartłomiej Misiewicz był asystent, który pokazywał, że taki mierny, bierny, wierny może daleko bardzo zajść, jeśli będzie wystarczająco chamski, ja bym to powiedział od siebie, ale to jest opis i ocena, a nie jakiś zarzut. I no cóż, no i trzeba było coś z tym zrobić, prawda? Bo nagle nowoczesna taka partia, która kiedyś istniała, robi listy preskrypcyjne, jakby niektórzy powiedzieli. I co? I, I co w... Tym wszystkim się wydarzyło, że Kolegium Humanum stało się tak obleganą i popularną i dochodową uczelnią. No, dawało legendę po prostu. To znaczy, tym wszystkim, nie bójmy się, bo ja się, może w razie czego jakby jestem tutaj otwarty, ale głąbą. To znaczy, ludziom, którzy powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie powinni zasiadać w czymkolwiek, a już na pewno nie w spółkach Skarbu Państwa. Przypominam, że zdarzały się takie sytuacje, zapisu, że szefem największej, największego producenta trotylu w, na świecie tak naprawdę. Największego dostawcy dla NATO był człowiek, który wcześniej sprzedawał akwaria. Więc. Bardzo e, dobry przykład. Tym, więc... bo to jest super. To jest bardzo dobry przykład na sekundę. To nie jest dygresja. Ja, firma, e, firma o, o której mówimy, spółka. No, no teraz, e, Trotel jest jednym z najbardziej poszukiwanych e, produktów w związku z wojną i tak dalej. E, I człowiekiem, który stanął na czele tej spółki był człowiek, który no, nie miał żadnego związku z tym, e, z z tą działalnością, z tą branżą w ogóle wcześniej i jeszcze w międzyczasie nie dość, że no, nie wykorzystał tego okresu prosperity, to jeszcze no, zasyfił, przepraszam, że tak powiem, ale to dosadnie musi wybrzmieć, pół Polski odpadami, które sprzedawał ludziom powiązanym z różnymi strukturami mafijnymi. Mówię o tym dlatego, że pokazuje tylko w tym malutkim przykładzie, jak dużo problemów może wygenerować taki menadżer, który nie ma zielonego tak, pojęcia o biznesie tak. Jakim się zajmuje, jakim ma zarządzać, jak wiele złych decyzji może podjąć nie tylko dla tej spółki, ale w ogóle dla ludzi, którzy żyją w tym kraju, i jak łatwo za pośrednictwem czarodziejskiej różdżki Kolegium Humanum można było zostać człowiekiem, który się do tego po prostu nadaje. No właśnie, bo my się też przyzwyczailiśmy przez tych 8 lat, przyzwyczailiśmy się, że to jest jakaś masa nazwisk. Które w sumie no gdzieś tam sobie siedzą, a to w zarządzie, a to gdzieś w spółczce, a tu sobie kilka tysięcy złotych przykle przykleją tu, a to tam, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ci ludzie mieli realne przełożenie na to, co się dzieje. Opisywaliśmy w Newsweeku sprawę opóźnienia yy, budowy fabryki prochu w pionkach, yy, podlegającej pod MESCO, która również z powodu słego, słabego zarządzania była opóźniona o dwa lata. O dwa lata przed, przypominam, przed wojną. Ona miała powstać do 2021 roku. Oczywiście nikt nie wiedział, że wojna nadejdzie, ale ale jakby zasoby miały się Więc to, to, Ale to zostawiając, bo to wydaje mi się, że już wybrzmiało, że tacy ludzie naprawdę nie powinni tam siedzieć. I, i o co chodziło? Chodziło o stworzenie po prostu prostej ścieżki. To znaczy, chodziło o stworzenie takiej ścieżki, gdzie dzwonimy do, dzwonimy do kolegium i tak naprawdę w 2-3 miesiące za 7-8 tysięcy złotych da się załatwić dyplom MBA. I teraz dla porównania, dla porównania najtańsze MBA na dużej, w dużej prywatnej szkole w Warszawie, żeby tutaj nikomu nie robić reklamy, to jest koszt około 60-80 tysięcy. To jest jedna rzecz. To trwa dwa, czasami trzy lata, bo to jest też liczone semestrami, więc to się różnie rozkłada. I kiedy my dowiedzieliśmy się, że kolegium coś, coś takiego oferuje, to my się nawet wybraliśmy na dzień otwarty. Renata wybrała się na dzień otwarty kolegium do jej siedziby i tam... Pani w sekretariacie wprost z otwartym sercem, sercem na dłoni powiedziała, nie, to się da załatwić 2-3 miesiące. E, to będzie kosztowało tylko 7-8 tysięcy. Załatwione. Tam napisze pani pracę, e, rektor to klepnie e, i będzie załatwione, tak? Więc y, to, to tak naprawdę dawało taką przestrzeń. No bo, bo zwróćmy uwagę, gdyby to się odbywało tak, jak się powinno odbywać, no to to musiało zająć dwa lata. Znaczy żaden z tych pociotków partyjnych, po prostu tyle by nie czekał. Trzeba by wymyślić jakiś inny sposób, tak? A tutaj okazało się, że po prostu w trzy miesiące, zresztą te dwa, trzy miesiące to mi się też wydaje, i to zresztą wiemy też od, od źródeł, które z nami rozmawiały i informowały nas o tej sprawie, to też był czas umowny. Przecież tam wielu z tych absolwentów nigdy się w tej szkole nie pojawiło. Oni po prostu płacili. Zresztą niewielkie pieniądze, no bo co to jest? To jest nawet to nie jest miesiąc w Radzie Nadzorczej. No, <laughs> płacili właśnie. te pieniądze. Płacili te pieniądze. I po prostu zgłaszali się po dyplom. No, odbierali go w sekretariacie albo był wysyłany, czasami nawet był wysyłany pocztą. No więc to, to pokazuje skalę, to znaczy tę ścieżkę. I teraz, żebyśmy też mieli jasność, bo, bo, bo mi się wydaje, że tutaj y, czasami za mało to wybrzmiewa. Za te przepisy w dużej mierze odpowiada Jarosław Gowin który do dzisiaj nie odpowiedział nam na pytania. Mhm. Bo tam było też takie okienko czasowe pomiędzy tym 2016 ro 17 rokiem, kiedy te przepisy się zmieniły. Zmieniła się też ustawa o uczelniach. I yy, decyzją Gowina w 2017, o ile się nie mylę, roku, zmieniono prawo o uczelniach. To znaczy pieniądze, które uczelnia musiała mieć sta na, na start, zwiększyły się trzykrotnie. Słowem, wcześniej... Jakby od, mo, 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 można było sobie otworzyć taką uczelnię za wcale niewielkie pieniądze, tam 500 tysięcy złotych, o ile pamiętam, na start. A potem ta kwota już wzrosła do 3 czy 5 milionów. Więc my znowu trochę czytaliśmy to jako takie otworzenie okienka, stworzenie sobie, stworzenie sobie miejsca, żeby takie dyplomy robić i zamknięcie okienka, żeby nikt inny tego nie robił, żeby było jedno miejsce, które to robi, żeby było jedno miejsce, które, które to, to zbiera i staje się na tyle popularne, że przecież obaj wiemy, bo nam yy, nasi rozmówcy o tym opowiadali, że, że w pewnym momencie już bardzo dużo osób wiedziało, że taki dyplom jest po prostu na telefon i się mówiło, aha, no to okej, okay, dobra, to No to, to mało Skieruję. tego, możemy powiedzieć, że yy, stało się to, yy, ja znam przynajmniej kilka takich yy, historii i to też szczególnie mnie interesuje w, w samym śledztwie już stawiania zarzutów osobom, które przekazywały tylko telefon do konkretnych osób z kolegium humanum, i nie mam ja, przynajmniej, i myślę, że też prokuratorzy, żadnych dowodów na to, że oni działali jakby ze świadomością, że tam na lewo można za parę tysięcy dostać glade, dzięki któremu wchodzisz do zarządu, a potem możesz płacić na partię. Specjalnie mówię to na jednym oddechu, bo jednak no, było to masowym zjawiskiem. I tak się tworzyło ten mafijny haracz, którym były dobrowolne wpłaty od tych ludzi. Ale to, po, to powiedz mi jeszcze na chwilkę. Czyli tak, złapałeś ważny moment, bo widzimy, że powstaje okienko, w którym taki bluszcz na zdrowej tkance edukacji zdrowej to dużo powiedziane, ale jednak w systemie edukacji się pojawia i mamy produkcję masową osób, które potem wchodzą do spółek skarbu państwa. A jak to w ogóle jest możliwe, jak my możemy w ogóle zastanawiać się nad osobami, które no, mogły. To okienko y, niewidzialną ręką otworzyć, załatwić i tak dalej. Kim jest w ogóle ten rektor? Dlaczego musimy zdementować, jak na razie, że nie jest y, bratem y, ani oficjalnie podobno w ogóle nie jest spokrewniony z Ryszardem Czarneckim, który niedługo może mieć z kolei zarzuty też z powodu garażu? Przypomnijmy, że Ryszard Czarnecki, europoseł, może przestać być jednak europosłem, ponieważ y, zaraz będzie wniosek o uchylenie mu immunitetu, więc trudno mu być może będzie kampanię prowadzić z miejsca, w którym się może znaleźć. Ale oczywiście bez dworowania. Jak to w ogóle jest? Bo to osadzenie polityczne kolegium humanum jest chyba ewidentne, prawda? Absolutnie tak, absolutnie tak. To znaczy, tu są takie dwie nogi. To znaczy, pierwsza to jest ta noga, powiedziałbym, prawicowa, bo Ryszard Czarnecki, o którym przed chwilą wspomniałeś, on się mocno zaangażował w promowanie kolegium humanum. To znaczy, ja przypominam Państwu, że kolegium humanum szczyciło się otwieraniem swoich chwili za granicą. O tej zagranicy zaraz powiemy, bo tam też był wątek samego rektora, ale. Otwierała na przykład filię w Uzbekistanie. I proszę sobie wyobrazić, że znany z zamiłowania do egzotycznych podróży Ryszard Czarnecki tam w tym Uzbekistanie był, w czasie, kiedy filia była, była otwierana. Co za przypadek? No właśnie, prawda? Eee, znaczy, rozumiem, że do, aż do Uzbekistanu nie dojechał tym swoim kabrioletem Grande Punto, z którego się potem tłumaczył z tych kilometrów. był, jest teściem, y, zięciem y, kosmonauty, może to. Tłumaczyć. Tak, 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 tak. tak. Ale, y, ale faktycznie było tak, bo my to zaczęliśmy sprawdzać i nagle okazywało się, że nagle z delegacją gdzieś z Europarlamentu Ryszard Czarnecki jedzie do jakiegoś dalekiego Uzbekistanu i nagle w tym samym czasie w tym samym czasie y, rektor otwiera tam y, placówkę. Zresztą ja y, rozmawiałem z Ryszardem Czarneckim. Yy, yy, o tym wszystkim. I yy, yy, ja go zapytałem też o to spokrewnienie. Czy on jest spokrewniony z rektorem? I on wtedy powiedział tylko, i to, jest waż to są ważne słowa, yy, wbrew pozorom: powiedział, że yy, nie, ale uznaje Pawła Czarneckiego za swojego brata w wierze. Ciekawe, I tu przechodzimy do tego drugiego wątku, ponieważ umocowania rektora są też kościelne. To znaczy, on sam jest teologiem, on sam jest po teologii. Sam w ogóle lubi tą taką kościelno-akademicką celebrę, to znaczy grono staje, pierścienie, różaniec na ręce, krzyże. Zresztą czepiano się nas, bo wiadomo, że kolegium zasypało nas masą pozwów, więc czepiano się nas, że gdzieś tam napisaliśmy, że obrazek maryjny wisi, czy źle policzyliśmy obrazki maryjne, które wisiały w korytarzu kolegium, ale taki to był entuarz po prostu, bardzo kościelny. Wiele zresztą kontaktów z księżmi i z duchowieństwem w całej Polsce, no, tak jak mówię, dyplom zrobiony na, na, na Akademii Teologicznej w Warszawie przez rektora, no i tutaj dochodzimy do takiego ważnego wątku, bo on ma sam masę dyplomów. On jest MBA, on jest doktorem, on ma pięć honoris causa, i tutaj dochodzimy do takiego wątku, który nie od ma lat, on jest jakimś intensywnym startem, to to, 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 nie, to jest, ba to, to, to jest bardzo, 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 młody człowiek, on teraz ma, wydaje mi się, 40 lat, kiedy pisaliśmy tekst, wydaje mi się, że miał 38, żebym się nie pomylił, albo 39, to znaczy, głową, kiedy się, kiedy się przed tymi oczywiście publikacjami, bo potem się to troszkę zmieniło, ale kiedy otwierało się w ogóle taki profil naukowy ym, pana rektora, no to on był zdumiewający. To znaczy, to, to był człowiek, który nie sypiał. On był jak Nowy Jork. On nie sypiał, ponieważ tych aktywności, dyplomów, ale poza dyplomami aktywności akademickiej, czyli prowadził pięć magazynów, czy czasopism naukowych i tak dalej, i tak dalej, no była taka, gdzie, gdzie człowiek zajmujący się jakkolwiek pracą akademicką zdaje sobie sprawę, że to naprawdę pochłania setki godzin. Tego się nie da zrobić szybko. Natomiast jej mu się udawało, więc zaczęto sobie zadawać pytania, jak to jest, że jemu się to udaje? No i potem się okazało, że on w ogóle swój licencjat, magisterkę, a potem doktorat, zrobił na jeden temat o y, tak zwanym kościele Mariawitów. No i z tego się zaczął w ogóle pierwszy problem rektor rektora. Yy, bo yy, bo był, taki, był taki w Polsce profesor, który topił, tropił plagiaty akademickie. I on już w 2014 roku udowodnił, że jedna z tych prac Czarneckiego o kościele Mariawitów, to jest plagiat. No ale wtedy zaczęło się postępowanie, rektor wtedy wykładał na jednej z prywatnych uczelni. Ta prywatna uczelnia nie szczególnie chciała się tym zająć, no i sprawa gdzieś tam się, gdzieś tam się rozmyła. No i tu jest jeszcze ten wątek, bo on habilitację robił na Słowacji. I w ogóle Czesi i Słowacy mi wybaczą, ale ta przestrzeń czechosłowacka to jest w ogóle taka y, y, czarna dziura y, y, nauki akademickiej w Europie. To znaczy było bardzo wiele przypadków kupowania tam dyplomów, załatwiania dyplomów w ten sposób, że ktoś się zdawał tam, y, robił na przykład doktorat z socjologii czy z nauk społecznych przy tak zwanym przepisywaniu dyplomów w Polsce, przepisywano mu, się to, jako przepisywano mu to jako doktorat z socjologii itd. Tak tak to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale powiem tylko tyle, że za lektorem zawsze jakiś taki dziwny cień niedomówień w związku z tym jego karierą akademicką się posuwał. Potem, potem, jako że jest naprawdę, i trzeba mu to przyznać, sprawnym menadżerem, trafił do, trafił do jednej z prywatnych szkół w Polsce, w Warszawie tutaj, gdzie został rektorem, a potem postanowił otworzyć swój biznes. Zresztą o swoim biznesie, ja to wiem z innych źródeł, on już marzył od początku, mniej więcej od okolic 2012-2014 roku, bo taką podobną uczelnię on próbował otworzyć, otworzyć w Lublinie. To się nie udało, cofnął się do Warszawy. W Warszawie. I co więcej, powiem Państwu tylko tyle, że próbował skopiować, tworząc kolegium humanum, które ostatecznie zostało kolegium humanum, próbował skopiować nazwę tej swojej uczelni, na której wcześniej był rektorem. I ja się skontaktowałem z tą uczelnią i oni powiedzieli wprost, że oni <grybujesz> z rektorem C nie chcą mieć niczego wspólnego, sprawę uznają za załatwioną. Straszyli się tam sądami, zresztą, jeżeli chodzi o nazwę. Więc taka postać, no i ta postać w kręgu, Prawicowym, mocno umocowana, kościelnym również. Nagle otwiera drzwi do, do, do sukcesów. I do sukcesów może powiedzmy tutaj, no osób. Yy... No z pierwszych stron, to znaczy przypominam Państwu, że dyplom MBA na kolegium zrobił chociażby brat Daniela Obajtka, Bartłomiej Obajtek. No sama pani prezeska y, Lotosu, czyli pani Zofia Paryła, której niedawno tutaj w tym studiu na twoim miejscu Mariusz Gierszewski opowiadał, wyliczając jej poszczególne wizyty w Lotosie. Wcześniej była księgową w firmach y, związanych z Obajtkiem, potem nagle została y, prezeską y, Lotosu. No i zrobiła dyplom jakoś tak super ekstraordynaryjnie, z tego co widziałem gdzieś tam. E, e, no w ogóle jakby zrozumcie Państwo, że trudno w ogóle średnio Rozsądnym ludziom uwierzyć, że ktoś zrobił MBA nie będąc na żadnych zajęciach, znaczy nawet online. No to t, 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 wartość takiego dyplomu jest żadna. To wygląda po prostu na kupowanie sobie papierów, tak jak kiedyś wizę można było i różne dokumenty do wizy kupić na bazarze pod ambasadą w Afryce. Mhm. <laughs> I to tego typu e, klimat. Ale mamy tam też to, żebyśmy już odpowiedzieli naszym hejterom. Były też osoby w samorządzie, też związane z obecną koalicją 15 października, które też chętnie korzystały z takiego wzbogacenia się. I tutaj wymienia się także m.in. prezydenta Wrocławia Jacka-Sutryka, ale też parę innych osób z, tego, z tej strony nowej władzy. Prawda? Tak, tak, tak. Jest naprawdę sporo warszawskich samorządowców, którzy zrobili tam dyplom. Jest, jest przecież pani, która trafiła do PWP. W, y, współpracowica Marcina Kierwińskiego. Pani zawsze przekręcam nazwisko, Musi, muszą nam państwo wybaczyć. Y, Roguska, Magdalena pań, Roguska. Dokładnie tak. Y, I to jest w ogóle też ciekawe, że to, to mówisz, bo y, kiedy pojawiła się seria publikacji, to naprawdę kolegium srogo zaczęło się bronić, i my w ogóle tak naprawdę przez dwa lata broniliśmy się nie tylko przed kontratakować, nawet bym powiedział, bo to To tak, jest tak. sta standardowe w państwie Pis y, metody działania, czyli bierzesz wielką armatę i strzela, Efektem mrożącym, czyli zasypujesz pozwami na jak największe kwoty, na jak szerszą skalę, i zanim Kuba przygotuje odpowiedzi, to już mija 5 y, miesięcy i już staje się nieproduktywnym pracownikiem redakcji, więc y, jest na liście do ewentualnego zwolnienia i oczywiście sobie y, trochę ironizuje, ale generalnie nie możesz już nic innego robić. Tutaj takim emblematycznym przykładem kiedyś była Bianka Mikojejska, którą zasypał, e, zasypały skoki e, pozwami. E, I tak też było w przypadku kolegium humanum. Jeszcze te sprawy nawet się nie rozstrzygnęły, ale już teraz chyba y, jakby no, wasze racje obroniły się przez to, że panowie niektórzy nie, nawet już do aresztu poszli. Oczywiście, to jest, to jest raz, ale bo to było właśnie. Tu, tu warto powiedzieć, bo to jest znowu ten element państwa mafijnego pisa, o tak. którym ty powiedziałeś. To znaczy, e, pozwy to jest jedno. Bo za pozwami też szła taka akcja czarnego PR-u, akcja pr -owska. i to była jedna z narracji tej um, akcji pr -owskiej. Czyli, ho-ho-ho, Newsweek tutaj wskazuje, że to jest kuźnia spółek skarbu państwa, kuźnia nominatów, a przecież jeszcze ktoś tam z samorządu, a jeszcze tutaj ktoś z PO, a jeszcze i wyciągnęli kość z PSL, -u. zresztą dostali tę listę mhm. błyskawicznie, bo ja wiem, ile się trzeba było naszukać, Dobra. bo ja wiem, ile się trzeba było naszukać e, tych nominatów. I to było naprawdę potężne działanie, bo, bo ja zrobiłem także. Na praca, bo to nie jest, Taak, nie ma otóż proszę co? państwa w internecie strony absolwenci. Kolegium Humanum yy, spis, tak. No dokładnie. No, to jest masa, to jest dokładnie. bardzo ciężka dokładnie. praca i też łatwo się pomylić tak. w tym wszystkim. Bo więc, to... więc my wzięliśmy, zrobiliśmy tak, że wzięliśmy taką listę tłustych kotów przygotowaną wtedy przez psl i zaczęliśmy sprawdzać nazwiska stamtąd. I nagle się okazuje, że w tydzień po naszej, w tydzień po naszej publikacji już w, jednej, już w jednym z polskich dzienników pojawia się lista. Aha, tu jest jeszcze PSL, a tu ktoś tam. Oczywiście przyniesiona od razu, żeby rozmyć to. Bo, bo fakt oczywiście, dyplomy robili wszyscy, przedstawiciele wszystkich, tylko, tylko ja zawsze zauważam, że nie wszyscy zarabiali na tym w spółkach skarbu państwa. To znaczy, jest różnica, i ciągle godne potępienia jest kupowanie dyplomu na bazarze Różyckiego, i to, to, jest, to jest samo w sobie do I ja bym wypalał to gorącym żelazem. A jeszcze czymś innym, podwójnie nagannym, zbranie tego dyplomu, przychodzenie do Orlenu, do Tauronu, do Energii, do, do, nie wiem, do PGZ-u i pokazywanie. No to teraz proszę. Tak? I, i to, to jest klutego To znaczy, że. Do pewnego momentu, e, i zakładam, że są też inne uczelnie, które to robią, i, i mam nadzieję, że Ministerstwo Szkolnictwa Rzyszego się tym zajmie. Są uczelnie, które oferują fatalne dyplomy, ale to była uczelnia szczególna, bo ona miała szczególny, szczególne miejsce w tym systemie, to znaczy ona miała legendować tych głąbów, którzy nigdy nie powinni znajdować się e, w zarządach, po prostu. Po prostu i nie powinni zarządzać majątkiem państwowym, twoim, moim, naszych słuchaczy i widzów. Czy ty znasz takie sytuacje, bo ja znam, więc mogę o tym mówić, że. Bo to też trzeba chyba tak powiedzieć. Często jest tak, że z racji na to, że mogłeś w 2-3 miesiące załatwić sobie taki mhm. dyplom, no to w przypadku różnych wojen wewnętrznych, frakcyjnych w Zjednoczonej Prawicy, których było multum przez te lata, ludzie, którzy byli szykowani, powiedzmy, Tutaj nie będziemy konkretnie mówić o konkretnych baronach, ale żebyście rozumieli zasadę. Mamy barona Brudzińskiego, który chce przejąć na przykład Polską Grupę Zbrojeniową od Błaszczaka, którego nie lubi. To zupełnie, mówię, nie, nie jest prawdziwe. Tylko żeby państwo zrozumieli, no to bierze sobie takiego swojego, nie wiem, kierowcę na przykład i mówi... To też tacy się zdarzali, To nie jest zupełnie wymyślone. I mówi, dobra, idziesz szybko, bo tutaj będzie okienko takie w tej spółce. To załatwiasz... Ty musisz tylko papiery załatwiać i przychodzisz... Masz to załatwić, przychodzisz za trzy miesiące i wchodzimy. I to nieważne było, czy to był człowiek, który cokolwiek miał wspólnego, tak jak ten, ten nieszczęsny akwarysta. Czyli mamy totalną fikcję, na której zarabia oczywiście samo kolegium humanum i też w pewien sposób to jest element, o którym wcześniej nie rozmawiano. Nowikła tych ludzi, bo przecież oni wiedzą, że się nie nauczyli, że kupili to wykształcenie, więc ta. Grupa, która wydaje im dyplom, ma ich trochę też w garści, bo jeżeli kiedyś, na przykład, wyjdzie, że oni się w ogóle nie zalogowali na tych zajęciach, no to już tak trochę może być dużo problemów. Więc mamy tutaj bardzo taką niejasną, szarą strefę, nawet czarną yy, strefę. No, no i pewien układ, ale yy, no pytanie, yy, pytanie, co się działo w związku z tym, kiedy już układ został ujawniony przez ciebie, Renate Kim? Bo kiedy to było? Jaki dzisiaj mamy rok, drodzy Państwo? 2024 miesiąc luty. I co? A kiedy ty opisałeś tę sprawę? Wszystko wychodzi. My, my opisujemy sprawę w czerwcu 2022 roku. Czyli zaraz mielibyśmy dwa lata. Tak naprawdę przez dwa lata prawie, prawie nic się nie działo. To znaczy jesienią do 2022 roku do kolegium Humanom weszło CBA. Po waszym tekście. Po naszym tekście. E, tylko znowu, wtedy, wtedy żartowaliśmy sobie w redakcji, że CBA wykorzystało swoją funkcję prewencyjną. To znaczy zabezpieczyło po prostu te dokumenty, które prędzej czy później w jakiś sposób musiałyby ciec i ciekłyby też do nas. Więc my to uznaliśmy po prostu za jakiś element zamrożenia. Tym bardziej, że nic więcej się wtedy nie działo. Działo. Słowem, potraktowaliśmy ten temat, jakkolwiek dalej go badaliśmy, potraktowaliśmy, to, yy, potraktowaliśmy go jako jeden z tych tematów, o których powiedzieliśmy na samym początku, które mogły wpaść do tej studni i z którymi niewiele by się, niewiele by się stało. Jednocześnie zaczęliśmy się oczywiście z kolegią boksować. Zresztą ta, jakby my przez my, cały my, my ten czas opublikowaliśmy serię tekstów, bo pokazywaliśmy te listy, pokazywaliśmy kolejne osoby te osoby często wypływały, bo nie wiem, przy okazji afery z Polskim Ładem okazało się, że Renata Oszast, czyli jedna z trzech osób, które tak naprawdę napisały te przepisy, też jest absolwentką absolwentą, kolegium. to była pani Renata Oszast? To też nieprzypadkowa postać. Tak, to znaczy, no to powiem tylko tyle, że bliska współpracownica Mateusza Morawieckiego. Bardzo bliska dyrektor generalna kiedyś w Ministerstwie Finansów. Osoba, która poleciała, ale chyba po to, żeby uniknąć konsekwencji przy okazji ładem. Yy, yy, ładu polskiego, nowego, nieważne to, co było hmm. największym nieładem w historii, tak? Dokładnie tak. Zresztą, zresztą wylądowała właśnie yy, w jednej ze spółek Skarbu Państwa. Yy o dziwo, o dziwo. Ona się akurat na czymś zna i to akurat dobry, znaczy nie jest to osoba zupełnie, taki ogórek wzięty z sufitu, dlatego też zwracam się do Państwa wszystkich, którzy przecież też no macie wśród swoich znajomych, przyjaciół i nieprzyjaciół ludzi, którzy mogli kiedyś z kolegią Humanu mieć coś wspólnego, żebyście pamiętali, że Kuba Korus ma już takie spore dostie, ale może tam różne puzzle, elementy się znajdą, więc jeżeli macie jakieś informacje, to e, oddaję dzisiaj tutaj Wija ja, to na pewno dojdzie do Kuby, <laughs> jeśli nie znacie bezpośrednio, bo trzeba to dalej badać. Ale to, czy masz jakieś pojęcie, dlaczego teraz akurat mogły być te zatrzymania i dlaczego to się teraz dzieje? Wydaje się to być no, nie na rękę jednak, no, przed chociażby wyborami samorządowymi, gdzie ludzie z tymi MBA-ami będą, MBA będą startować pewnie w różnych wyborach. Tak, tak, tak. To znaczy, ja, ja absolutnie nie widzę to teraz jako element, że tak powiem, wyjmowania rzeczy z zamrażarki, to znaczy schodzenia do tych garaży, o których wspomniałeś zresztą, wyciągania tych kwitów. Ja jestem, ty pewnie też, daleko sceptyczny względem polskiego wymiaru sprawiedliwości i jego, i jego działania. Uważam, że jest tam dużo koniunkturalizmu i cynizmu. I wydaje mi się, że to takie wzmożenie, szczególnie w CBA, yy, szczególnie kiedy słyszy się, że nie wiem, do końca marca zostanie przedstawiona yy, ustawa o likwidacji CBA, yy, ale też zmiany w prokuraturze, że to one wpłynęły na to, że teraz mamy do czynienia z tym tematem. Yy, w kontekście wyborów samorządowych, no to jest bardzo skomplikowane już, bo kiedy na przykład, ja sobie myślę o tym, że yy, że w ogóle z kandydaturą y, na prezydenta we Wrocławiu ogólnie jest kłopot, bo przecież koalicja nie do końca też by chciała, żeby ten sutryk znowu, nie wiadomo, wystawiać kandydata, czy nie wystawić. No, jestem wszystkim zagwostka. To znaczy, ja postrzegam trochę tę listę absolwentów, z całym oczywiście tutaj różnicą y, poziomów i, i ważności, trochę jak listę Pegasusową. To znaczy, kto ma listę z kolegium humanum, ma naprawdę trzymanie na, myślę, co najmniej kilkaset, a najpewniej kilka tysięcy, być może nawet osób, które zrobiły w podejrzany sposób dyplom MBA i potem siedziały w spółkach. I teraz przypominam, wczoraj ktoś zapytał o to ministra szkolnictwa wyższego, co teraz z tymi dyplomami. No i minister powiedział, że no musimy to sprawdzić. Jeżeli po prostu faktycznie zarzuty się potwierdzą i osoby zostaną skazane, no to na drodze sądowej być może te. Yy, te yy, te dyplomy trzeba będzie cofnąć. Oczywiście to jest w polskiej, w polskiej sytuacji bardzo skomplikowane, no ale jeżeli udałoby się je cofnąć, no to co z tymi pieniędzmi? Czy te spółki mogą na przykład wystąpić o odszkodowania? Czy skarb, czy skarb państwa może wystąpić do takich osób o odszkodowania? Czy jest jakaś inna formuła, która pozwala, pozwalałaby te osoby stawiać im zarzuty i skazywać? No to jest oczywiście otwarte pytanie, ale, ale chcę, żeby nasi czytelnicy i widzowie wiedzieli. No, jak ważnych materiałów, jakimi ważnymi materiałami dysponują teraz, teraz służby CBA i prokuratura? I ja myślę, bo też przypominam, że i to jest szalenie ważne, że rektor dostał zarzuty za wiele innych rzeczy. O których my wiedzieliśmy, ale nie wszystkie mogliśmy udowodnić. To znaczy, on ma zarzuty poza tym, że handlował dyplomami, mówiąc kolokwialnie to znaczy przyjmował korzyść majątkową w zamian za fałszywe świadectwa edukacji. Tam są zarzuty mobbingowe tam jest zarzut molestatorski więc to jest naprawdę 30 zarzutów dla jednego człowieka. No, i zobaczymy, zobaczymy, jak się to będzie dalej rozwijać. Na pewno będziemy to opisywać dalej. To jest bardzo ciekawy w ogóle modus operandi za, zarówno służb, jak i prokuratury, który będzie można później pokazywać na pewno długo. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze to jasno powiedzieli. Ja tak sobie ułożyłem na swoje potrzeby tę historię, którą wpisuję w historię budowania państwa mafijnego następująco. I chciałbym, żebyś się do tego odniósł, jeżeli mam jakiś błąd. Mamy sytuację, gdzie dochodzi do rządów. Pis w 2015. No i ma masę tych takich, wiecie, tak jak są te urodzone ptaszki, co czekają i nakarm nie tak. mamo. E, no i mają też chęci oczywiście zdobycia władzy, pieniędzy i wszystko, co się z tym wiąże, ale mają problem, no bo przepisy e, wówczas obowiązujące dla osób, które chciałyby być w spółkach, powodują, że najwcześniej, nawet jeżeli wszyscy nagle okazaliby się no, pilnymi studentami, to dostaną wszystkie papiery za dwa, może trzy lata, czasami cztery różnie. to bywa, żeby wejść właśnie, hmm. żeby taka pani paryła, pan obajtek wójt i tak dalej, wszyscy początkowie tak. mogli wejść, no to muszą mieć kwity. No i wtedy dopiero powstaje problem co jak tutaj im to może przyspieszyć, żebyśmy szybciej mieli tą władzę i żebyśmy szybciej mogli walczyć ją okopywać i tak dalej. No i pojawia się kolegium humanum, gdzie mamy em, mamy takiego rektora, który jak już wiemy po tych zarzutach mógł oferować, mógł załatwiać konkretne dyplomy, tak? Tak. mamy no, i liczba, liczby idą nie w dziesiątki, nie w setki, tylko pewnie w tysiące tych takich um, potem wykształconych, niewykształconych w kolegium humanum, i oni potem idą do spółek. Jak mówię, w tych spółkach ty bardzo pięknie powiedziałeś, w ciągu miesiąca są w stanie y, sobie zarobić y, na zwrot kosztów, jakie tak ponieśli. Dzięki temu kolegium humanum y, może zarobić pieniądze, ale też budować sobie sieć wpływów, bo przecież ci ludzie potem mogą różne. Wyrazy Oczywiście. wdzięczności Oczywiście, kolegium e, oddawać. To też jest bardzo istotne. E, no i takim też e, ważnym, e, haniebnym, chyba, tak bym powiedział, przykładem może być tutaj krewny samego prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego, że prezydent Duda, który pochodzi z takiej rodziny akademickiej, mocno konserwatywnej, ale akademickiej, tak. jego tata przecież jest z, A z AGH w Krakowie. No to no, słabo to wygląda i też internauci, którzy wielką robotę teraz robią, mhm. kiedy już wychodzą, wyszły te sprawy i one, oni, poszczególne osoby, wyświetlają, wyświetlają, wyświetlają. To jest niesamowita akcja, pozdrawiam wszystkich, którzy to robią. No i jak to jest? Dlaczego? co, Jak skorzystał krewny Andrzeja Dudy na tym, że mógł takim dyplomem MBA się pochwalić? No, mówimy tutaj o stryju prezydenta. No i znowu, no cóż, szybka ścieżka, szybka ścieżka do spółki Skarbu Państwa. I to jest, to jest w ogóle ciekawe też w tym, bardzo, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś od samego początku. PiS nie miał tych ludzi. To znaczy, jakby yy, koalicja PO, PSL rządziła przez dwie kadencje, i muszą Państwo sobie zdawać sprawę, jak to działa. Wszyscy oportuniści, którzy chcą robić yy, biznesy w spółkach skarbu państwa, dla nich, dla nich flaga partyjna nie ma znaczenia. Więc oni wszyscy przez tych 8 lat zdążyli się opowiedzieć za platformą. I PiS przychodzi i wszyscy pamiętamy, 2015 rok, sanie do tych spółek Skarbu Państwa ze wszystkich, z tych stowarzyszeń Koliber, jeszcze gdzieś tam zakładanych przez... Kluby przy... Gazety Polskiej. Kluby Gazety Polskiej. No ci ludzie byli po prostu zewsząd. No ściąganie tych wszystkich wójtów pcimiów itd i dalej. No i tutaj... I tutaj i tutaj, i tutaj ten wątek szalenie ciekawy, że gdzieś tych ludzi po prostu e, trzeba było um, e, upchnąć. No i dochodzimy, dochodzimy do teraz. No i no, no cóż, po prostu, szybka ścieżka dla stria, dla Stryja prezydenta. E, no. No właśnie ja wszystkich namawiam do takiej ogólnopolskiej akcji, sam będę ją retweetował i Kubę też oznaczał, żebyśmy wskazywali takich ludzi, którzy jednak mimo wspaniałego wykształcenia, jakim się mogli yy, pochwalić, no, yy, te kompetencje, które Powinni posiadać jakoś, nie były widoczne w wynikach Absolutnie i w efektach nie. ich pracy na stanowiskach poszczególnych. Tutaj stryj prezydenta Andrzeja Dudy na pewno jest ciekawym przykładem. No i teraz jeszcze na koniec tak bym podsumował. To tylko jedna rzecz. Tak. Je jeżeli po po pozwolisz, jeżeli rozpoczynamy tę akcję poszukiwawczą, tak. to, to ja zwrócę jeszcze rzecz na jedną uwagę: że absolwenci w pewnym momencie się wycwanili, bo Kolegium Humanum miało taką hmm, sieć uczelni partnerskich. E, jedną z takich uczelni partnerskich była na przykład e, e, Upsley Business London School. E, I w ogóle Renata no, takim e, na, przełomu te, na przełomie poprzedniego i tego roku w ogóle zaczęła je objeżdżać i pojechała do Londynu. Okazało się, że to nie jest żadna uczelnia, tylko jakaś pakamera. E, pojechała do Rzymu, pojechała do Maastricht. I okazywało się wszędzie, że te uczelnie nie istnieją. Więc yy, my też wskażemy może za, za, yy, za, za twoim pośrednictwem, yy, ludziom yy, te wszystkie, te wszystkie pakamery. Bo na przykład ja, ja, ja dla państwa, ja dla państwa yy, na Newsweeku od jakiegoś czasu relacjonuje komisje śledcze i Proszę sobie wyobrazić, że wiceprzewodniczącym komisji śledczej do spraw afery wizowej jest pan Daniel Milewski. Młody człowiek, rocznik 89. Zresztą dobrze sobie na tej komisji... No rad... gwiazda, wiceszef komisji. Tak jest. Tak. Nieźle sobie naprawdę na tej komisji radzący. I ku mojemu zdziwieniu, on jest faktycznie wykształconym prawnikiem, ale już po dyplomówkę prawniczą zrobił na Upsley London School. Aha. Ciekawe. Więc... Więc, więc to jest tak, że oni w pewnym momencie, proszę Państwa, szczególnie po tym, jak my opisaliśmy kolegium, zaczęli sobie wpisywać te uczelnie partnerskie. Więc to jest też ważne, tak? Że kolegium pozwalało legendować się tak międzynarodowo, to znaczy, jeżeli ty już chcesz być, mhm. e, jeżeli chcesz już być e, menadżerem wyższego stopnia, no to gdzie tam, jakiś, gdzie tam jakaś Warszawa, wpiszmy ten Londyn, wpiszmy ten Rzym, to od razu lepiej brzmi, tak? To jest straszne, co ty mówisz, dlatego że yy, no, to najlepiej pokazuje, że to była po prostu od początku do końca fikcja. I drodzy hmm. Państwo, tak jak z Pegazusem yy, śmiano się, że nie ma Pegazusa, jest tylko jakaś stara konsola, aby wtedy była inwigilacja na masową skalę, tak samo yy, z kolegium Humanum, yy, no, z, czyli ze. Z, ze szkoły mafijnej, bo jeżeli tam masz taką linię specjalną, na której możesz sobie załatwić nic nie robiąc, tylko na piękne oczy, ewentualnie za jakieś korzyści finansowe, no to no cóż, to jest bardzo, bardzo zastanawiające. I jeszcze taki jeden element tego, jak to się uwiarygadnia, bo ty mówisz, że z jednej strony Kolegium hmm, Humanum pokazywało się taka, taka no, uczelnia z międzynarodowymi kontaktami, ale też czytam. Że y, cały ten system był w pewien sposób domknięty promocji i uwiarygodniania, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale no, y, dużą rolę w uwiarygodnianiu y, tej uczelni jako y, rzetelnej y, uczelni były różne y, plebiscyty. I takie plebiscyty, drodzy Państwo, organizowały y, tytuły Polska Press, y, y, gdzie były plebiscyty na najlepsze uczelnie w regionie i jakoś tak zawsze y, albo w Wyjątkowo często wychodziło, że w Wielkopolskim, w Lubelskim, w Dolnośląskim i w Podkarpackim były to najlepsze uczelnie na tamtym regionie. No Powiedzmy, że Polska Press po to była takim łakomym, dlatego była łakomym kąskiem dla PiSu, że regionalnie obsługiwała hmm. różne województwa i była też narzędziem do użycia w wyborach samorządowych, jak widać, potrafiono jeszcze wykorzystać te narzędzie. To jest Orland Press, Polska Press to jest Orland Press, tak. czyli brat Obajtka, prezesa, który dostaje tam, dostaje tam dyplom tak czy inaczej, zrobiony, no tak się jakoś okazuje, że jest też wspierany hmm. przez brata Obajtka, który wspiera uczelnię, którą on. Niby kończy, tak? Ale właśnie to jest, to jest najciekawsze, bo, 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 bo nam to gdzieś, wydaje mi się, że kiedy myślimy o tych ośmiu latach, słyszeliśmy o tylu aferach, że nam się to rozmywa, ale że państwo mafijne nie polega na tym, jak pewne y, głupio mądre osoby opowiadały po 15 października, gdzie są te czołgi, gdzie jest strzelanie. Państwo mafijne po, 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 polega na tym, że domykasz ten system. I proszę zobaczyć, jak te te części systemu się wspólnie legendują. To znaczy, jak sobie dają certyfikaty, tak? To znaczy, masz Polskę pres, która daje certyfikat kolegium humanom. Kolegium humanom daje certyfikat jakimś zarządom. Te zarządy, zarządy potem, ci ludzie z tych zarządów idą do Polska Pres, tak? Dokładnie, to... dokładnie. To, to jest domknięty system i na tym polega państwo mafijne. Państwo mafijne nie polega już na tym, że po prostu wychodzisz i strzelasz do ludzi, bo, bo wynik wyborów się nie zgadza. Państwo mafijne po, polega na tym, że domykasz ten system tak, żeby nikt spoza tego systemu nie mógł do niego wejść, a żeby poszczególne części systemu mogły się wzajemnie legendować. I przecież to po to jest. A jednocześnie wszyscy gracze tego systemu, jak w państwie mafijnym, na tą mafię się zrzucają. Czyli masz tych członków zarządu, którzy wcześniej wzięli się z tego, że być może któryś z tych głąbów pisowskich przeczytał w Polska Press, że jest taka uczelnia, załatwił sobie te pieniądze i z tych pieniędzy, i to też dziennikarze wszyscy wyciągali, płacił potem na kampanię pisowską na przykład, tak? Więc jakby, więc słowa, klasyka, przepraszam, że je tutaj przytoczę, bo to paskudną postać zacytuję teraz, ale że partia się wyżywi Partia się właśnie żywi w ten sposób. Na tym to polega. I oczywiście, jakby, bo ja już przez te dwa lata, kiedy się niewiele działo w tej sprawie, naprawdę spotykałem się z masą takich argumentów, że hmm, a kto sobie nie załatwił dyplomu. No nie, to no, znaczy, nie. jeżeli my mamy żyć w demokratycznym, cywilizowanym państwie, to tego typu patologie, które gdzieś na pierwszy rzut oka wydają się być może nie aż tak. Nie wiem, uderzające, bo nikt nikogo nie zabił, nikt nikogo nie złapał za rękę, nikt nie wyniósł tam w siatce. Chociaż w siatce akurat wynoszono pieniądze. No akurat z TBA. No, <laughs> akurat z no tak, wszystko ale, było. Ale naprawdę wszystkie te patologie musimy się nauczyć, i też jako społeczeństwo, które wskakuje na wyższy poziom, bo mi się wydaje, że naprawdę jesteśmy gdzieś w takim momencie, że takie patologie trzeba wypalać gorącym żelazem. I co więcej, że one pokazują, że często nie mamy środków, żeby to robić. Przecież Polska Komisja Akredycy Akredytacyjna była w kolegium Humanom wielokrotnie. I co? I nic komisja, która ma dbać o to, żeby jednak... O jakość kształcenia. Jakość tak, kształcenia. To, tak, tak. No tak, i to też, no to też jest bardzo zastanawiające. No cóż, wypada nam powiedzieć, że no cieszę się bardzo z tego, że jednak widzisz teraz sprawczość, widzicie wszyscy państwo, jak tacy dziennikarze jak Jakub Korus, którzy mimo wszystko walili cały czas w tą ścianę, w, to, w ten mur głową, okazuje się, że, że z tym murem wygrywają i mam nadzieję, drodzy państwo, że będziecie na naszych mediach społecznościowych w komentarzach pokazywać kolejne przykłady. Mam takie marzenie. Kuba, weź zamknij oczy i tak sobie pomaszmy, że zobaczymy 150 komentarzy z konkretnymi osobami i konkretnymi dokonaniami. Tak, to wspólna będzie wspólna lista. lista. Radio Zet, tak, Newsweek, Radio wspólna lista absolutna. Dokładnie, jedna Kumanu. sprawa, do tego zachęcamy. Jeszcze na koniec tylko Kuba, bo powiedziałeś w swoim podcaście, więc będę chciał Ciebie spytać, jak ty w ogóle widzisz szansę na wyjaśnienie? Tych afer, bo o ile no, z samymi dyplomami, no, prędzej czy później można sobie pewnie jakąś listę internetową zrobić i zobaczyć, kto takie dyplomy miał, no to mamy jeszcze dużo innych rzeczy. Teraz mieliśmy bardzo no, wrażenie, zrobiły na opinii publicznej zeznania Edgara K. Mhm. Edgar Kobos, już tak. dzisiaj wiemy, bo sam się tak przedstawił, i niespodziewanie komisja Wizowa którą ja publicznie uważałem za taką najmniej potencjalnie podniecającą, stała się no, no wielką nadzieją dla tych, hmm. którzy wierzą w ujawnienie prawdy. Tą nadzieję. Podzielasz? Ja ją, ja ją w dużej mierze podzielam, tak. To znaczy, ja jestem w ogóle wielkim orędownikiem komisji śledczych. Opowiadałem to już w kilku, w kilku miejscach. Ja też. I, I absolutnie zachęcam do swojego podcastu Komisja Śledcza, jeżeli już sobie tak pozwolę tutaj co weekend na Ale Newsweeku. Zachęciłem Cię tutaj. Co weekend, na, co weekend na, na Newsweeku. Ale już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że komisje śledcze lepiej niż prokuratura pokazują patologiczne mechanizmy działania władzy. I teraz. Żebyśmy się dowiedzieli, co Edgar Kobos już teraz, bo się zgodził na to, czy Piotr Wawrzyk opowiadali w prokuraturze, to się, musiałoby się skończyć postępowanie albo musielibyśmy mieć po prostu źródła w prokuraturze, ktoś by nam coś powiedział, to był było potwierdzone, prokuratura by powiedziała, że to nieprawda, i tak i tak dalej, słowem, moglibyśmy to najprawdopodobniej opowiedzieć dopiero, kiedy wyrok by zapadł i zerknęlibyśmy do tych teczek. I oczywiście przy całym moim sceptycyzmie też, bo Edgar Kobos zresztą. Proszę państwa, on przyszedł w z trzema pełnomocnikami. Głównym pełnomocnikiem jest Maciej Zaborowski, który przez lata reprezentował spółki Skarbu Państwa. Był to prywatny... To jest tak zwany, powiedzmy, to jest tak zwany prawnik Ziobry, dlatego że to był, zanim został mecenasem, człowiek, który był blisko Ziobry, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, był związany z tymi prawicowymi układami i był też układami, no różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i, i tak dalej. I był też między innymi prawnikiem Daniela Obajtka we wszystkich sprawach i teraz to Również w sprawach przeciwko dziennikarzom. Różnych, no przede wszystkim, bo on twierdzi, chociaż ja jakoś ekonomicznie mi się to nie spina, że specjalizuje się generalnie w dobrach osobistych i w obronie dóbr osobistych jako kancelaria. No ciekawe. Kontynuuj. Tak, ale chciałem Pan tylko powiedzieć, że, że, że pojawił się z Mesem Saborowskim, co nie jest naprawdę, najprawdopodobniej przypadkowe. I też chłopak gra o życie po prostu. To znaczy, on ma naprawdę solidne, solidne rzeczy na karku, więc rozumiem, że zaczyna opowiadać. Ale właśnie opowiadając pewne rzeczy przed kamerami. I oglądając cały ten, cały, cały ten show, jakkolwiek ten show czasami może nam się nie podobać. To znaczy, ja naprawdę wczoraj na komisji był absolutny bajzel. Piszę dzisiaj o tym na Newsweeku, zachęcam. Ja był, to był, kompletny, był, był kompletny bałagan. Mówimy o poniedziałkowym posiedzeniu. Najpierw był ekspert, który mówił generalnie o różnych takich, powiedzmy szarych strefach w zakresie przepisów i tego, jak to powinno wyglądać. Potem wchodzi doktor, profesor Piotr Wawrzyk, był wiceminister spraw z od którego się wszystko zaczęło, kiedy on został zdjęty z listy tak. i z funkcji. On mówi. Ja odmawiam składania zeznań ze względu na to, że no, jestem objęty zarzutami i nie mogę nic mówić. On tak generalnie to przedstawia, to fatalnie wypada w opinii publicznej, no bo wcześniej w tym studiu, siedząc chyba nawet na twoim miejscu, mówił do nas, że nie ma nic do ukrycia, że chętnie podda się przesłuchaniu nie tylko w prokuraturze, ale na komisji śledczej i potem idzie, wygląda to inaczej. No i mamy Edgara, który tutaj Zyskał sobie wielu fanów, którzy dzisiaj kibicują mu, żeby pokazał całą pisowską mizerię, mówiąc delikatnie, a w zasadzie układ korupcyjny. Wierzysz w to, że to jest y, y, człowiek, który? jakoś tę sprawę ostatecznie naświetli, bo dzisiaj mamy dużo przekonania, a niewiele dowodów na to przekonanie. Właśnie. Znaczy ja, ja tutaj po prostu ja tutaj bym naprawdę czekał. Znaczy on naprawdę... Na, ja wierzę w to, co on mówi w tej takiej wersji publicystycznej, tak? Czyli oni wiedzieli, oni ukrywali. Wawrzyk nie bez przyczyny zleciał z listy. Ale jednocześnie wiem, że gra swoją grę, tak? To znaczy i, i też zauważmy, i to na pewno mecenas Zaborowski mu podpowiedział i to wie, że... To jest bardzo newralgiczny czas. To znaczy, jeżeli Edgar zacznie opowiadać o chociażby Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czyli zacznie opowiadać o byłym ministrze Zbigniewie Rao. Bardzo bliskim współpracownikiem Zbigniewa Rao był Tomasz Bocheński, walczący o stołek w Warszawie. To znaczy, ten chłopak ma naprawdę sporo amunicji, którą może teraz strzelać w ten PIS w niesamowity sposób. W warstwie publicznej ja już dzisiaj mówię, że to znaczy, ja jakby od początku jestem przekonany, że jakby PIS o tym wiedział, Komitet Polityczny o tym wiedział, że to tuszowano. Zresztą wszystkie te ruchy wskazywały na to. Natomiast, na ile to faktycznie yy, będzie, że tak powiem, materiał do postawienia zarzutów i skazania kogoś, no to tutaj się, już, yy, tutaj się już przekonamy. Z tego co wiem, do tej pory, jak na razie tylko członkowie komisji nie chcą zbyt wiele mówić o tym, co. Co, co działo się wczoraj za tymi zamkniętymi drzwiami, no bo o to przecież też wnioskowano, żeby posiedzenie było zamknięte i niejawne, bo to jest też ważne, bo czasami są zamknięte posiedzenia, ale z nich są stenogramy dostępne w biuletynie. Tym razem tego nie będzie, więc jeżeli czegoś się państwo dowiedzą, to tylko od dociekliwych dziennikarzy. Ja y, muszę o to spytać, chociaż już trochę y, się określiłem, y, czy ty zgadzasz się z tym y, przekonaniem niektórych, na pewno moim, że jednak Piotr Wawrzyk został wytypowany jako ten, który jest wygodnym kozłem ofiarnym, żeby go wystawić, bo wiadomo, że on no, nie jest takim super fighterem i generalnie będzie się starał nikogo nie obciążyć, nawet jeżeli to mogłoby jemu zaszkodzić. No, on twierdzi, że nic złego nie zrobił, ale też no, nie umie wytłumaczyć tego wszystkiego, co się działo dookoła. Przynajmniej no, odmawiając zeznań na pewno nie zbliżamy się do prawdy. Czy ty widzisz właśnie taki no, ten obraz afery wizowej Wawrzyka jako człowieka do odstrzału i teraz Kobosa, który no, nie kryje, że robił źle, ale i, i, i mówi, że będzie obarczał pisowców, bo to jest tak. taki, taki tekst, który wielkie poruszenie i entuzjazm u wielu tak, tak, wywołał. Tak, tak, tak. tak to widzisz, czy... Tak, widzę to troszkę tak. Znaczy nabrałem też takiego przekonania po, po tym, jak się wczoraj Wawrzyk zachował. To znaczy, gdyby on był fajterem, to rozegrałby to tak jak Kobos. Natomiast to, że on odmówił wczoraj składania zeznań, i też oni dali taki pokaz, bo te pokazy wydaje mi się mają znaczenie. To znaczy komisje śledcze to są jedyne momenty, kiedy na sali sądowej, umownej możemy oglądać taki trochę amerykański show. I naprawdę, ja tam byłem wczoraj, proszę państwa, i Wawrzyk wchodzi z tym pełnomocnikiem, który trochę nie wie, czy ma zabierać głos, a trochę już wie, czy zabierać głos. Próbują tego takiego ruchu z wykluczeniem szczerby z, z przewodniczącego. To mi się wydało takie nieprzekonujące. Nie, nie no i jakoś tam się tłumaczą, tłumaczą, że nie mogą zeznawać, nie Chcą zaznawać, bo sprawa w prokuraturze i tak dalej. No i nagle jest przerwa, jest poruszenie, dostawianie kolejnych stolików, przygotowywanie tej sali zamkniętej. No i wchodzi ten Edgar Kobos z trójką pełnomocników, z jednym z ważniejszych pełnomocników tamtej władzy, co tak jak mówię, ciągle jakby każe sobie zadawać pytanie o to, kto w ogóle za tego mecenasa płaci, bo nie wiem, czy sam Edgar. To jest też pytanie, oczywiście. No i o, nagle. O ja bym to podkreślił Wężykiem. No, no i. No, i nagle rozpoczyna się, rozpoczyna się show, tak? Bo Edgar K., no bo wiecie Państwo, nie, nie można pokazywać wizerunku, więc kamery zostają wycofane z tej sali, zostają wycelowane gdzieś w okna, nie można pokazywać go, można tylko nagrywać. Ciągle piszemy jako Edgar K., do tam godziny 15. I nagle wchodzi Edgar K. i mówi: Ja się nazywam tak i tak, przez dłuższy czas byłem ofiarą, teraz proszę: wszystkie kamery na mnie, nazywam się Edgar Kobos i powiem, jak było. I PiS kłamał, i. Pi znaczy, że ten show ma znaczenie. I dlatego, kiedy zobaczyłem wczoraj ten show na własne oczy, to, to tym bardziej zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Znaczy, ten Wawrzyk jest idealną postacią do odstrzału. I ja nawet czytałbym to szerzej. To znaczy, ja bym to szerze, szerzej czytał jako po prostu e, walkę frakcji, które były zaangażowane w aferę wizową i sprzedaż, sprzedaż y, y, wiz. Bo tak jak mówię. To nie jeden Edgar Kobos na, na pewno jest w stanie sfinansować mecenasa Zaborowskiego. Tak mi się przynajmniej zdaje. Choć nie wiem oczywiście. No, oczywiście, znając życie, jakbyśmy spytali, to okaże się, że mecenas występuje pro bono. E, bardzo Ci dziękuję też za to stwierdzenie. Jeszcze na koniec chciałem, żebyś się zmierzył z takim moim zdaniem najpoważniejszym pytaniem, które mi osobiście często do mnie wraca i też przy okazji kolegium i przy okazji komisji. Bo zobacz, mamy taką sytuację z MBA-ami, że ja też osobiście znam ludzi, którzy, no mogę ich nazwać moimi informatorami, ale mhm. też są jakimiś tam moimi znajomymi, którzy rzeczywiście byli na kolegium Humanum i oni mówią, wiesz, ale ja robiłem tam naprawdę. Ja nie byłem z tych, co kupili, tak? Więc ja jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej, chociaż rzeczywiście, no, jeżeli ktoś w trzy tygodnie to sobie załatwił, no to nie ma cudów takich. Mhm. To mamy pełną jasność. Ale czy ty sobie umiesz sobie wyobrazić jakiś. Y, 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 sposób, y, albo y, jakiś, no nie wiem, jakąś hmm. procedurę, która potrafiłaby tych ludzi, którzy musieli, hmm. chcieli albo musieli funkcjonować w tym układzie pisowskim ze wszystkimi tego konsekwencjami, i żeby oni nie byli od razu w oczach przeciwników politycznych. No, skazani na taki przysłowiowy Madagaskar. Rozumiesz tak, to? Znaczy, jeżeli tak. ktoś pracował, bo mamy coraz więcej Oczywiście. takich dyskusji Oczywiście. o ludziach, nie mhm. wiem, chociażby w TVP, którzy pracowali, mhm. ale nie byli propagandystami numer jeden, albo, na, albo wcale tak? No i, i mhm. co? Odpowiedzialność zbiorowa nakazała, by ich wszystkich jednak zapakować do, mhm. e, do tego wagonika i gdzieś tam na aut na Madagaskar. Czy ty w ogóle widzisz jakąś szansę rehabilitacji? Bo dlatego e, mówię o tym na końcu, bo zobacz ten Edgar Kobos, który jest skorumpowanym Młodym, który na e, polityce robił olbrzymie pieniądze. Mowa o milionie złotych była dzisiaj e, w rozmowie e, Piaseckiego z Michałem Szczerbą. E, no, on nie jest dla mnie pozytywną postacią i on powinien ponieść wszelkie konsekwencje. A on dla niektórych jest bohaterem, bo korzysta z tego właśnie mhm. e, swojego. No, ja żałuję, chcę się naprawić, więc powiem prawdę. Mhm. Ale sam też mówi, że chciał być e, świadkiem, małym świadkiem koronnym. Prokuratura mu nie pozwoliła. Czy ty widzisz ten problem w naszym takim życiu y, bieżącym, obecnym, jeśli chodzi o różne y, urzędy, różne spółki? Co zrobić w tej sytuacji? Czy, masz jakiś, czy, czy widzisz ten problem i czy umiesz go rozwiązać? Znaczy, ja bym to podzielił albo, podzieliłbym hmm. to przestrzeniami. To znaczy, najpierw o kolegium. E, co do kolegium, zrobiłbym tak. Chociaż to też to jest bardziej moja intuicja, no niż. Okej, okay, ale to niż, musimy ale, dyskutować. Tak, ale moja intuicja jest taka: chcieliby wszystkich tych, którzy Jasne. mają dyplomy, zamknąć do więzienia. No nie jest to sposób. Z kolegium. Z Kolegium zrobiłbym tak. Po pierwsze, e, bardzo podejrzany podejrzane jest dla mnie fakt, jeżeli ktoś zrobił po naszych publikacjach jeszcze MBA tam. To znaczy, jeżeli ktoś po prostu uznał, że a właściwie mam to w nosie, jeżeli to jeszcze dalej można szybko zrobić. znaczy, to jest dla mnie jakiś brak, jakiś y, jakiejś takiej odpowiedzialnej, odpowiedzialności y, społecznej, y, która już sama być może implikuje to, że chyba nie powinieneś być menadżerem wyższego stopnia. Jeżeli tak. Bo, bo jesteś po prostu tak. znowu głąbem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Druga rzecz jeżeli, mamy, jeżeli mamy tych ludzi, którzy zrobili dyplom wcześniej, co więcej, jeżeli byli w spółkach, no to. Bo to jest znowu a propos spółek. Ja wyobrażam sobie idealnego nominata partyjnego, jakiegoś ściągniętego z kolibra w 2015 roku, jakiegoś gówniarza, który nagle trafił gdzieś do gaz systemu i on przez 8 lat naprawdę wpakował wszystko, żeby być specjalistą w tym, w tym zakresie. Skończył porządne studia. Jeździł na konferencję, nauczył się tego, co robi. Zweryfikujmy to. Ale jest model weryfikacyjny, to znaczy jest egzamin bardzo trudny na zasiadanie w spółkach skarbu państwa. Proszę bardzo, proszę go zdać. Tylko nie proszę go zdawać za rok. Proszę go zdać w przeciągu dwóch, trzech miesięcy. Przygotowali się państwo? OK, być może mają państwo tę wiedzę która pozwoli dalej funkcjonować. Znaczy, te, ten dyplom i tak będzie jak wasza skaza, bo nikt, nikt oczywiście teraz trzeba by przy, każd przy każdym dyplomie Jasne. przeprowadzić weryfikację, Jasne. czy ktoś płacił, czy nie płacił i tak dalej. Prawdopodobnie jest to niemożliwe. Ale okej, okay, wykażcie się. Wykażcie się, że faktycznie, że faktycznie macie kompetencje żeby to, żeby to wszystko robić, bo ja wierzę, że być może gdzieś takie modelowe przykłady są. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy na przykład o takiej instytucji jak telewizja, ja uważam za wielki skandal, że te osoby nie zostały wywalone. Znaczy ten y, ruch z próbą mieszania zespołów, ktoś teraz tam się kręci po korytarzu i mówi, że do Teleekspresu robił materiały o y, strażakach ratujących kot, to dla mnie nie ma znaczenia. Pracowałeś z Jarkiem Olechowskim, wiedziałeś, co on robił. Pracowałeś z Samuelem Pereirą, wiedziałeś, co on robił. Ja dla Newsweeka krok po kroku opisywałem sprawę z dzieckiem posłanki Felix. To znaczy, to naprawdę, to naprawdę była po prostu machina zaprojektowana do niszczenia ludzi. I ona, i, ona nie, i, i w tej machinie nikt się nie zastanawiał, tak jak ty czy ja teraz. Hmm, a może nie, a może nieodpowiedzialność zbiorowa, a może, nie, tam po prostu szedł walec partyjny i oni wszyscy go firmowali. Oni firmowali go siedzeniem na placu i firmowali go siedzeniem na Woronicza. I to, to dla mnie jest kompletnie po prostu do... kompletnie. Telewizja jest dla mnie do szczyszczenia i powinna być szczyszczona. Nie wiem, czy nie powinna być w ogóle zbudowana na nowo, bo, bo ja mam, wiesz... I znowu wydaje mi się, że to jest też te, te, ten element dojrzewania nas jako społeczeństwa, że... Ja nienawidzę tej polskiej byle jakości, ja nie nienawidzę tego, jakoś to będzie, ja nie nienawidzę tego, rozejdzie się po kościach. No nie, jesteśmy od odpowiedzialnymi, dojrzałymi ludźmi, albo chcemy za nich uchodzić. Jeżeli tak, to musimy brać za jakby odpowiedzialność za konsekwencje swoich czynów. Jeżeli ty nakłamiesz w materiale, jeżeli ja nakłamię w materiale, jeżeli zniszczymy kogoś, bo, bo, nie wiem, bo tak nam się wydawało, to weźmiemy za to odpowiedzialność i wymagam, żeby ci ludzie. Z telewizji, z kolegium, z innych tego typu miejsc, też tę odpowiedzialność po prostu, po prostu wzięli, i, i ja też wymagam od władzy, żeby ona tę odpowiedzialność egzekwowała. Tak, bo nie może być tak, że to się znowu rozejdzie po kościach. Jeżeli coś takiego, jak bycie w telewizji i firmowanie po prostu ataku na syna posłanki Felix. Rozejdzie się po kościach. Jeżeli rozejdzie się po kościach to, że ktoś zapłacił 7 tysięcy za dyplom i potem siedział w spółce Skarbu Państwa, chociaż nie ma ku temu żadnych, yy, yy, żadnych predyspozycji, zdolności i tak dalej i tak dalej, nie wiem, doprowadził do wykolejenia projektu, yy, projektu zbrojeniowego na, na 10 miliardów. Tak, tak. To, to ja oczekuję pociągnięcia tych ludzi do odpowiedzialności. Również po to, i wydaje mi się, że po to są też komisje śledcze, które pokazują te mechanizmy, żeby to się po prostu więcej nie stało. Żeby ktoś za cztery lata się zastanowił. Bo to, że politycy będą mieć pokusę wsadzania swoich głąbów, wsadzania swoich pociotków, to jest oczywiste. Ale oni muszą wiedzieć po prostu, jaka odpowiedzialność za tym stoi. Przepraszam, że tak z wysokiego... Wysokie tony uderzyłem na koniec. Nie, ale, to, ale uderzaj w wysokie ale, tony, bo ja też to... Ale to jest naprawdę... te... Nie, właśnie ja chcę, żebyś uderzał w wysokie tony i często to robię, dlatego też jakby zdarza mi się sarkazm i ironia, której nie zawsze... Yy, którą nie zawsze lubię. Ale jak już mówisz nawet o TVP, bo to nie jest tak, że my sobie abstrakcyjnie rozmawiamy. Ty powiedziałeś o strasznej historii Mikołaja Filiksa. Naprawdę... No, uważam, że to był też taki moment, yy, i się podzielę to, bo zależy mi też na tym, żeby to nasza rozmowa została yy, w naszej rozmowie padło. Ja uważam, że jakby historia Mikołaja Feliksa to był ten moment, yy, kiedy przekroczono Rubikon bo oni już nie mieli żadnej wymówki, yy, żeby zwalić to. Próbowali na początku Pani tak, też próbowali oczywiście. na posła platformy, oczywiście. na kogoś tam innego tak. w ogóle. Tak. Ale się nie udało, to potem zaczęli bronić tego Duklanowskiego, który teraz już yy, yy, poleciał sobie do Afryki. I zupełnie przypadkowo zabierając też sprzęt firmowy, kradnąc go, mówiąc wprost. I wtedy zaczęli mówić, my zrobiliśmy dobrze i dorabiali ideologię, mm -hmm. że tam jest jakiś pedofil z platformy. No, tak. Tutaj nie było, ja dlatego ty mówię, że nie było cienia śladu, że jakby po pierwsze, że on jest pedofilem takim, tak jak sobie ludzie wyobrażają pedofila tego medialnego, czyli polującego na, na dzieci. A po drugie, że jakkolwiek jego działalność polityczna mu pomagała w czymkolwiek, nie mówię nawet o o popełnianiu przestępstw, to jest primo, ale też patrzę, na, z kolei dostaję takie informacje niepokojące z TVP i tam okazuje się, że pani Beata Szymańska-Masny jest taka pani i pewnie, pewnie o niej nie słyszałeś, mało kto z Państwa słyszał, ale w branży rozrywkowej jest to ważna osoba i ona teraz ma być istotną scenarzystką, reżyserką, pracowniczką TVP, mimo że yy, wsławiła się między innymi no, takim najohydniejszym przykładem propagandy, czyli takie koncerty zupełnie, że Robione ad hoc, gdzie no, gwiazdy takiego powiedzmy disco yy, yy, występowały w ramach murem za polskim mundurem i Captain Jack z rozebranymi paniami i w czerwonej czapeczce yy, no, miał. Oni żyją ja jeszcze w ogóle? No, w, no, Jack jeszcze zostali żyje? wskrzeszeni yy, d, przez panią Masnę. Ja bym chciał w związku z tym publicznie zapytać o, o tę panią, czy to jest rzeczywiście osoba, która powinna dalej yy, być istotną osobą od yy, rozwoju. Zrywki, bo takie pytania też będę kierował. No i kończąc, wiesz, to jest e, wspaniałe, co powiedziałeś odnośnie tych ludzi, którzy robili mba później, no bo to trudno mówić o tym, że nie wiedzieli, że nie wiedziały gały, co brały, tak? Bo no po tak. waszych publikacjach, jeżeli ktoś w tych ostatnich różnych przewrotach spółkowych, gdzie można się było jeszcze zachapać, nachapać na ostatnią chwilę, tak. były takie różne tak, fale, tak, oczywiście. no to to są ludzie, którzy no absolutnie moim zdaniem się skreślili, dlatego ja proponuję wszystkim jest teraz też dyskusja odnośnie sędziów, prokuratorów, jak tutaj to odkręcić. Dużo się o tym mówi. I bardzo podoba mi się historia pani sędzi, która została przez NEO KRS wybrana na sędzie i stwierdziła, że ona żałuje, że przystąpiła do tego konkursu i jeszcze raz chętnie się podda. To tak. bardzo dobry pomysł, nie wiem na ile realny, ale co do samego pomysłu, tak. żeby zrobić te egzaminy, to jest bardzo dobre. Ale też apeluję w takim razie do wszystkich, bo będziemy was prześwietlać drodzy politycy powiedzcie wprost jeżeli rzeczywiście byliście w kolegium humanum i y, rzetelnie y, studiowaliście i tak dalej to nie bójcie się nie chowajcie teraz y, i nie udawajcie że w londynie ktoś wam coś robił tylko powiedzcie to jasno żeby była no i, i, i jakby ustosunkujcie się do tego bo każdy z was drodzy państwo drogie panie i panowie jeżeli będziecie to ukrywać a my potem jako media to wyciągniemy no to będziecie w bardzo złym świetle postawieni sami przez siebie bo dzisiaj Radosław Gruca i Jakub Ko Dziennikarz, dociekliwy, newsfaker, wzywają was. Pokażcie te swoje dyplomy i powiedzcie, jak to było. No tylko czynny żal może jakkolwiek uchronić waszą karierę polityczną przed nagłym końcem. I okienko się zamyka. I, I slog sticking. Tak. Podejrzani politycy ekstra. Dzisiaj podejrzewaliśmy mm, i robiliśmy listę podejrzanych. Z moim wspaniałym kolegą bardzo cię głęboko szanuję i bardzo Dzięki serdecznie. bardzo gratuluję ci i Dzięki. Renacie waszego Dzięki. materiału. Materiał o Renaty. filarze państwa mafijnego, kolegium humanum i mba -ach. Ważny bardzo materiał. Czytajcie, czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze subskrypcje i polecamy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, do, do widzenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.